Dzień dobry Państwu, piękne, słoneczne południe, Stadion Miejski w Rzeszowie. Tomasz Jasina, zapraszam na mecz 24. kolejki drugiej ligi piłkarskiej. Stal Rzeszów podejmuje dziś lidera, drużynę Widzewa Łódź. Kostkowski, Szeliga. Też bardzo duże doświadczenie Szeligi, zagranie jest tu Cznadel, Michalik z prawej strony, szansa Stali Rzeszów, uwaga Michalik, płasko, Wojciech Rejman i piłka tuż nad bramką, ależ to była doskonała akcja Stali Rzeszów z tym bardzo precyzyjnym dograniem Michalika i próbą Wojciecha Rejmana zabrakło bardzo, bardzo niewiele rzeszowianom, by szybko w tym meczu objąć prowadzenie. Ojama do Radwańskiego. Radwański teraz, błąd, nie było żadnej komunikacji między zawodnikami Widzewa Łódź, stąd też łatwy odbiór Rejmana, Rejman! I piłka obroniona przez Wojciecha Pawłowskiego. No, Wojciech Rejman to jest piłkarz, który potrafi kopnąć bardzo mocno z dystansu. Rzuty wolne, to jest takie specjalite Wojciecha Rejmana i tutaj z gry popisał się takim bardzo mocnym kopnięciem. Bo rusza Tanżyna, doskonale Tanżyna, ale to podanie, czy zdąży do niego Radwański? Zdążył, choć trochę opóźniło to akcję Widzewa. Adam Radwański już jest blisko narożnika pola karnego, teraz Mateusz Możdżeń dośrodkowuje i bardzo groźna pierwsza taka sytuacja Widzewa w tym meczu w 24. minucie spotkania. No, główkował Daniel Tanżyna, który podążył za tą akcją. Zaczyna bramkarz Stali, Wiktor Kaczorowski, mocno teraz wybita piłka, świetnie przyjął sobie ją Michalik, Michalik jest tam z prawej strony, Wojciech Rejman, Michalik, miejsce do oddania strzału, Pawłowski wypuścił piłkę, jest Pieczara w polu karnym, rusza prawą stroną, Wojciech Rejman, jest tam Pieczara, jest Michalik, jest Kotwica, Wojciech Rejman już blisko pola karnego, Rejman szuka miejsca do oddania strzału, będzie rzut rożny, tak jest, bo ta piłka otarła się jeszcze o jednego z graczy Widzewa Łódź, dawać tutaj pretekstu rzeszowianom do tworzenia sytuacji pod bramką Kaczorowskiego. Uwaga, bo teraz ruszyło Ojama, groźna sytuacja, widzę Ojama, bardzo dobre zagranie Kosakiewicz i ratuje swój zespół Kostkowski. Ale to nie było najlepsze zagranie Kosakiewicza, teraz mocno wybita piłka, twarde starcie, w którym faulował, zdaje się, zawodnik Stali Rzeszów, Wiktor Kłos, to jest właśnie ten gracz, który na boisko wszedł nie tak dawno, no i tutaj od razu dostaje żółtą kartkę za ten brutalny atak. Świetnie teraz Pieczara do Rejmana, Rejman przyspiesza, Wojciech Rejman, dobre teraz zagranie do Kłosa, Kłos w polu karnym, Kłos mocno i piłka tuż nad bramką, dobra akcja Wiktora Kłosa. Egzaminowi. Myślę, że sam chyba spodziewał się trochę więcej ze strony Łodzian. Uwaga, Wojciech Rejman przed polem karnym. Wojciech Rejman! Mocno kopnięta piłka, ale zablokowana. Jeszcze poprawka Moslera, bardzo, bardzo nieudana. Kolejna próba Wojciecha Rejmana. W polu karnym też pięciu graczy Widzewa, miękka wrzutka w pole karne, uwaga, Wołąkiewicz, broni Kaczorowski, jeszcze Wołąkiewicz i piłka nad bramką drużyny z Rzeszowa. 3 minuty doliczone, nie będzie zmiany, to jest informacja o tym, że 3 minuty są doliczone, no a Widzew mógł już w tym doliczonym czasie gry zdobyć zwycięską bramkę. Widzieliśmy, jak główkował w tej sytuacji Daniel Tanżyna. Zabrakło bardzo niewiele. Gąsior, teraz zagranie do Gutowskiego. Gutowski, dogodna pozycja do dośrodkowania. Gutowski, uwaga, bo to jest szansa na gola. Kaczorowski kapitalnie spisał się w tej ostatniej akcji. 18-latek z rzeszowskiej Stali. Jeszcze Łodzianie, jeszcze naciskają. Znowu w polu karnym tutaj sporo zamieszania.